mamy. Zaraz to opowiem. WEM to jest skrót, który jest już bardzo popularny w krajach anglojęzycznych, bo oznacza to Web Experience Management. Czemu o tym mówię? Z tego względu, że liczę, że w końcu też ktoś będzie wiedział, co to znaczy w Polsce. Dotyczą one produktów klasy Enterprise albo jakichś dużych frameworków, w oparciu o które buduje się serwisy internetowe, portale internetowe, aplikacje internetowe. Ale wracając, więc CMS w Polsce, żeby ludzie cokolwiek wiedzieli, po co ja do nich dzwonię, czemu się z nimi skontaktuję, czy mi mogę pomóc. Prowadzę doradztwo w zakresie doboru odpowiednich funkcjonalności, standardów związanych z budową serwisów internetowych, internetowych, eksternetowych, jak i analizą żądania tymi projektami, realizacji tych projektów. Jestem takim pomostem pomiędzy zespołem technicznym a klientem, ponieważ bardzo często po stronie klienta nie ma osób technicznych, więc zupełnie nie wiedzą, co my robimy. Więc staram się im się tłumaczyć, czemu to tyle kosztuje, czemu tak mało oczywiście, po co to w ogóle robimy. No i staram się tak rozmysłowić im, że nie wszystko, co sobie czasami wymyślają w tak zwanych SIWZ-ach, ma sens, że ogólnie te strony nie są dla nich, tylko dla użytkowników tych stron. Sami też się szkolimy. Znaleźć mnie można pod tym mailem, ewentualnie na kilku jeszcze innych portalach, ale to są związane zawodowo z moją działalnością, więc gdyby ktoś miał ochotę nawet kontakt, zapraszam, miał jakieś pytania czy poprawy. Opowiem wam krótko o tej firmie, w której pracuję, której jeszcze nikt nie słyszał, Squeeze. Powiem, czym jest naprawdę open source, czym się odróżni od open source'a, czy też ogólnie od innych rozwiązań, które są oferowane czy licencjonowane. Przedstawię wam model współpracy, bo to jest tak naprawdę chyba najbardziej interesujące w kolokacji z tym supportem open source'em. Potem to trochę sprzedam marketingowej sieci związanej z naszymi produktami, żebyście chcieli z nich korzystać w przyszłości i tak samo darmo. I odpowiem na wasze pytania. Niemniej jednak, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jest nas mało, więc zadawajcie, podnoście ręce, wchodźcie mi zdanie, postaram się na nie odpowiedzieć. Sama firma Squeeze jest firmą australijską. Powstała ona 13 lat temu w Australii, całkiem daleko, więc może się komuś zadać pytanie, co robimy w takim razie w Polsce, w szczególności w Szczecinie. W Australii sztuka historia, a właściwie mniej więcej ludzie, którzy byli wtedy w waszym wieku, bo oni teraz mają 34-35 lat, wpadli na pomysł, że fajnie byłoby zbudować jakiegoś CMS-a. No wtedy wiadomo, że ta tematyka nie była też tak szeroko rozwinięta jak dzisiaj. Po czym stwierdzili, że jak coś robić, to z rozmachem zrobią CMS-a w klasie Enterprise, do dużych klientów, do budowania dużych rozwiązań i dadzą go za darmo. Ogólnie reakcja była mniej więcej taka, jak oni opowiadają, że pomyśleli, no przygrzałeś te australijskie słoneczko trochę bardzo. Ale jak widać, ten model, który przyjęli, się sprawdził. Tutaj tylko szybko jeszcze nadmienię, co im pomogło rozwinąć bardzo mocno skrzydła. Australia jest przed nami naprawdę bardzo mocno rozwinięta, jeśli chodzi o aplikacje internetowe, o w ogóle online, tak? Ale to wynika z tego, że to jest kraj kontynent, więc tam jeszcze edukacja jest robiona online. Jakieś ePUAP-y to oni tam mieli już chyba z 20 lat temu, czy coś, co mniej więcej przypominało tego typu forum, bo tam się tego inaczej nie da załatwić, tak? Tam do urzędu nie można pojechać, PKS, tylko samolotem trzeba polecieć. Albo iść przez kilka tygodni. Więc mają taką bardzo ciekawą organizację, która nazywa się AGIMO. To jest Australian Government Information Office. I oni zajmują się szeroko rozwiązaniami technologicznymi, które stosuje samorządy i rząd i ogólnie budżetówka, powiedzmy, Australia. I w 2003 roku oni rekomendowali Squeeze, jak i nasze rozwiązanie, dla tych wszystkich instytucji rządowych. I od tego czasu właściwie jesteśmy głównym dostawcą systemów związanych ze stronami internetowymi szeroko rozumianymi dla australijskiego rządu, dla edukacji. W Australii jest 38 uczelni wyższych, z czego 31 czyta z Matrixa. Tam jesteśmy dość znani. Tutaj byli koledzy pewnie wcześniej, albo jeszcze gdzieś siedzą z Microsoftu. To tam jesteśmy na równi, tylko że jesteśmy tymi cool guyami. I Squeeze jest tam bardzo popularny, więc jak tam się troszeczkę ten rynek nasycił w Australii, zaraz potem śródziemie, czyli Nową Zelandię ogarnęliśmy, właściwie tam już potem dookoła nic nie ma, na południu na jest tam zimno, na północy to Indie, więc tam słabo konkurować z informatycznie, bo tam jest pytanie. Więc uderzyliśmy w kierunku matki Australii, czyli Wielkiej Brytanii. Tu ciekawa historia emigracyjna.
absolwent między innymi też tego wydziału, który jest moim generalnym menadżerem, wyjechał za chlebem i kobietą do Londynu, podjął pracę w Squeeze i no tak byli zadowoleni, zresztą tam okazało się zespół dość duży polskich programistów, że narodziła się idea w głowie naszych właścicieli, no to teraz kolejnym krokiem będzie Europa Środkowo-Wschodnia. I otworzyliśmy biuro w Polsce, przy czym no, mówiliśmy ich na Szczecin z tego względu, że przy naszych projektach tak czy owak rzadko spotykamy się, czy pracujemy dużo z klientem, więc odległość nie ma za dużo znaczenia, a jednak utrzymanie tutaj biura jest o wiele tańsze, jak jest olbrzymie po prostu źródło zasobów ludzkich, tak? Ponieważ mamy wzór, wcześniej też jeszcze była technika, więc tak naprawdę połowa naszych programistów, jeżeli nie więcej, jest z waszego wydziału, czyli z waszego, z tego wydziału, a cała reszta jest Sikorskiego z WE, więc ogólnie Polikula rządzi u nas. Mamy dość dużo studentów, zapraszam was, jeśli będziecie mieli ochotę szukać jakichś stażów albo sobie będziecie coś dorobić, a interesują was tego typu tematyka, to rekrutacja @squeeze.pl, albo sobie wejdźcie na naszą stronę. Właściwie mamy otwartą rekrutację, cały czas poszukujemy pracowników, bo co jest ważne, bardzo mocno kooperujemy z naszymi biurami na całym świecie. Więc nawet na dzień dzisiejszy, w dniu dzisiejszym mamy dwóch informatyków w Sydney, dwóch w Londynie. Organizacja zasobów jest dość ludzka, dość duża, więc jest to dość ciekawe. Sama firma nie jest jakby aż taka bardzo duża, mimo że na koncie mamy ponad 1400 klientów, co się pewnie przekłada na około 4,5–5 tysięcy wdrożeń. Zazwyczaj są to duże rozwiązania internetowe, duże serwisy. Zaraz je pokażę. Ale tych pracowników nie jest dość dużo, te projekty robi się maksymalnie w okresie 3 miesięcy, więc też jest o tyle to ciekawe. Wiem, że niektórzy kochają pisać ciągle ten sam kod. Oraz ta dynamika jest większa, tak? Właściwie 3 miesiące ciach nowy projekt. Wiadomo, że w dużej mierze się oprogramowuje te same funkcjonalności, ale też na innym designie, inni klienci, troszkę inne wyzwania, więc nie można się nudzić. W Polsce, tu w Szczecinie, mamy około 20 paru pracowników, 22 bodajże, z czego 15 to są osoby całkowicie techniczne. Jak wspomniałem, to jest nasz najbardziej referencyjny klient, aczkolwiek to w Polsce robi jakieś wrażenie, bo mamy to dalej w Australii, co mówiliście w Polsce. Ale tak jak wspomniałem, że australijski, tam departamenty policji, wojsko, park olimpijski w Sydney też korzysta z naszych rozwiązań. W Polsce mamy też kilku klientów z sektora budżetowego, między innymi Główną Urząd Geodezji i Kartografii. To jest bardzo ciekawy projekt. Dużo naszych programistów uwielbiało go robić, dotyczy spożywania alkoholu. Dużo fajnych ankiet do uzupełnienia, bardzo ciekawe wyniki. Ten projekt był super w ogóle ciekawy dla naszych administratorów, ponieważ tam bardzo dużym wyzwaniem było stworzenie całej tej architektury pod kątem serwerów, gdyż ten link, DrinkOL, jest na butelce, na każdej butelce z alkoholem w Wielkiej Brytanii. Więc wejść jest dość dużo, a jak mają kampanię, to tam potrafi po prostu pik być na poziomie na przykład 1 200 000 wejść na sekundę po jakiejś reklamie w telewizji. Więc dość ciekawy. Drugi taki projekt, chyba tutaj go niestety nie mam, jest Westminster AB. To są pasta westminsterskie. A propos tak statystyk, to wszystkie ciekawe, jak to się dzieje na takich serwisach. To jest miejsce, w którym był tak zwany Royal Wedding. I tam też było na poziomie 25 tysięcy wejść na sekundę podczas tego ślubu. Taka propos. Ze uczelni w Szczecinie, po prostu Instytut Medyczny, między innymi korzysta z tego rozwiązania. ZUT nie chciał, przecież wasza uczelnia. Z tego co będziemy na typo 3, w miarę to się tutaj wszystko odbywa, prawda? Tak, teraz chyba przeszliśmy na typo 3, z tego co pamiętam. Wcześniej gorsze, ale nie będę się... Moja nowa to jest chyba dość mocno. A propos open source'ów... w sumie pojedziemy do tego potem. To jest Westminster AB, dokładnie. Dość ciekawe wydarzenie. Mają bardzo fajną konsultantkę. Opoka... tak to owak, kolejne wydarzenie. To jest bardzo ciekawe, rozbudowane wydarzenie, ponieważ ten framework, o którym potem powiem, który jest flagowy nasz produkt, w ramach jednej instancji można prowadzić właściwie nieograniczoną liczbę aplikacji internetowych. W szczególności to się cieszy właśnie dużym zadowoleniem ze strony edukacji, gdzie tych sajtów no, jest cała masa, tak? Są wydziałowe, jakieś inicjatywy, ale też również intranety, ekstranety. I tutaj do centrum dynamicznego są bardzo rozbudowany intranet.
Jeśli chodzi o w ogóle tą liczbę, ile sajtów można mieć, jak wspomniałem, właściwie sky is the limit. Największy klient to jest klient z branży wydawniczej, Mercator Media. W Polsce w sumie chyba nieznany. Oni mają 140 stron serwisów internetowych właściwie w ramach jednej instancji, w ramach jednego systemu. Telewizja Polska również korzysta z naszego rozwiązania. To bardzo się tego cieszyliśmy, bo właściwie oni z nich puszczają na zewnątrz, bo mają skończonych informatyki i tam. My dla nich świadczymy również gwarancję SLA, na to po wsparcia, ale jak jesteśmy przy tym, to coś wie, czym jest gwarancja SLA? Service Level Agreement. Bardzo dobrze, dostaniesz kursy Microsoftu. Z drugą. Dwie na raz będziesz mógł założyć. Więc żebyśmy taką usługę mogli świadczyć, tak? Czyli tą usługę zachowania poziomu świadczonych usług. Oni mają taki support właściwie 24/7, czyli mogą do nas zadzwonić o drugiej w nocy i powiedzieć, mamy ochotę na upgrade. Albo site nam leży, chociaż zazwyczaj mam odpowiednie narzędzia, więc wiemy przed klientem, że site mu leży, co się oczywiście nie zdarza. To tam oni mają po prostu tak szeroko rozwinięte po prostu poczucie bezpieczeństwa, że na wnioskach, żebyśmy mieli przez VPN dostęp, to moi deweloperzy musieli wpisywać nazwisko panińskiej matki. Ale wrócimy jeszcze do tego supportu po open source. Czym jest open source, każdy wie, szczególnie po drugim dniu konferencji, ale czym jest tak zwany Sparta open source? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Oferowana jest pomoc techniczna. Dobrze, co jeszcze? Odpłatna. To przejdziemy do tego, jak zarobić na open source. Dokładnie. To troszeczkę bardziej ciasto jest zawsze chyba, nie? Słucham? Jakaś korporacja finansuje rozwój open source. No, dobrze. Nie, Microsoft, nie. No, szkolenia, rozwój. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Tak, trochę Red Hat. Trochę Red Hat. Red Hat na przykład. Atlassian bardziej, chyba, nie? Jesteście bardzo zbliżeni, przynajmniej mam takie wrażenie. Tam są ciaśniejsze zasady w ogóle skorzystania z tego. Ogólnie my, a propos, powiem, my je poluzowaliśmy też. Gdyż ta społeczność, ona w Polsce jest mała, ale to ukrywa, ona za granicą jest bardzo duża. My kiedyś byliśmy na pewno pseudo open source, szczególnie jeśli chodzi o ten nasz flagowy produkt, który nazywa się Matrix. Nie trzeba dać niebieskiej tabelki, żeby go mieć. Tak czy owak, tam było tak, że część paczek, szczególnie tych takich naprawdę interface, czyli jakieś database, konektory, web serwisy, były dostępne płatnie, tak? Czyli z jednej strony był to produkt, który był open source, można sobie było z niego skorzystać, ale jeśli chciało być te fajne paczki, które miało sens, albo trzeba było zakupić SLA, co automatycznie dawało te paczki, albo trzeba było po prostu je dokupić. Ale było otwarte, tak? Jak już się kupiło. Tak, można sobie było oczywiście rozwijać. Jak ktoś korzystał z Sugar CRM na przykład, no to wie o czym mówię. No, dokładnie. Sugar jest w ogóle idealnym przykładem, jeśli chodzi o też ten model współpracy mniej więcej, który oferujemy. Niemniej jednak półtora roku temu cały spis Matrix jest dostępny za darmo. Jest do pobrania. Zresztą potem powiem jeszcze w jaki sposób go dystrybuujemy. Zatem podamy jeszcze kilka dodatkowych produktów. Jest też mało, to się przyznam. Ja osobiście uważam, że to nie jest do końca open source'owe. Ale Matrix, o którego tak naprawdę się rozchodzi, jeśli chodzi o 99,9 naszej pracy i tego, co oferujemy w support open source jest. Jeśli chodzi właśnie o konkurencję, tudzież o podobne firmy, które oferują ten model, jest ich faktycznie bardzo mało. Jakbym zapytał się o CMS, no to jest tego cała masa. Zresztą wracając do naszej takiej ciekawej rozmowy z końca twojej prezentacji, Polska jest takim nietypowym krajem, gdzie open source nie jest za bardzo popularny, w szczególności w dziedzinie CMS-a, ale jak tak naprawdę się przejrzy kod większych firm, które oferują swoje CMS-y, to jak tam się nie znajdzie czegoś z Joomla albo z Drupala, to naprawdę sukces. One wszystkie właściwie bazują na open source'owych rozwiązaniach. No my nie byłem od początku tego open source'a i to my go stworzyliśmy. Więc właściwie nie ma konkurencji tak naprawdę. Trudno jest odnalezienie tego modelu. Jeśli chodzi o samą jakość systemu, gdzieś tam porównywalne jest typo 3, Drupal, Lifeway, Silverstripe, to jest akurat też nowozelandzki, więc tam bardzo blisko nas, jeśli chodzi o centralę. Niemniej jednak oni w zupełnie inny sposób pracują z klientem i do klienta, tak? Szczególnie typo 3, który jest super popularny w Niemczech. Oni tam właściwie...